Masz w ogóle problem z tym, żeby. Czy masz problem po prostu z tym, że jeśli w twojej ulubionej książce, czy w jakimś innym dziele literackim, filmowym, cokolwiek, aktor ma określony kolor skóry, albo nie ma, ale ty masz takie wyobrażenie, że ten aktor, powiedzmy, jest biały. I ktoś nagle zaproponuje w swojej adaptacji, w jakiejś w swojej wersji, że ten aktor może być inny niż biały. Czy to jest dla ciebie problem? Był. Był. Był, ale nie jest, bo pamiętam, kiedy ogłoszono nominacje aktorskie do Harry'ego Pottera i Przeklętego Dziecka, odniosę się tutaj do tego przykładu, i ogłoszono, że Hermiona będzie czarnoskórą aktorką. I pamiętam tą gówno burzę, która się rozegrała w internecie. I ja byłem sceptycznie do tego nastawiony, bo moje wyobrażenie Hermiony było zupełnie inne. I pamiętam, że no, nie będę tutaj się usprawiedliwiał, ale pisałem sam komentarze pod różnymi artykułami czy na kanałach społecznościowych, że no przecież Hermiona była biała, że miała biały kolor skóry i Rowling ją wzorowała w sensie na sobie, więc jej wyobrażenie też było takie, że ta postać pewnie była biała, bo w przypadku innych zawsze podkreślała kolor skóry, jak to było w przypadku Lee Jordana czy Dina Thomasa. W przypadku Hermiony tego nie było i później napisała, pamiętam, na swoim Twitterze chyba, że kolor skóry Hermiony nigdy nie był podany. I pamiętam, że ja nie byłem jakoś specjalnie zadowolony z tego wyboru, ale w tym momencie powiedziałbym, że mi to zupełnie nie przeszkadza. Nie wiem, czy to ja dojrzałem, czy być może, ale doszedłem do wniosku, że po tych paru latach, że w zasadzie tak długo jak esencja postaci jest oddana dobrze w jakiejś adaptacji w tym momencie, tak w zasadzie wszystko inne nie powinno mieć znaczenia. Czy wiesz, kolor włosów, kolor skóry, etniczność, kraj pochodzenia, cokolwiek. Tak, w niektórych przypadkach ma to znaczenie. Bo są takie postacie, dla których akurat, powiedzmy, kolor skóry, wiara, kraj pochodzenia, czy jakiekolwiek inne zewnętrzne cechy charakteru są znaczące i nie powinno się ich pomijać. Tak są też postacie, dla których te cechy, które wymieniłem wcześniej, nie mają jakiegokolwiek znaczenia. I w tym momencie uważam, na przykład w przypadku Hermiony, że nie ma to znaczenia. Najważniejsze, żeby Hermiona była tą, no powiedzmy, kujonką trochę. Wiesz, zaczytaną w książkach, trochę przemądrzałą, i to jest w zasadzie jej najważniejsze, a reszta inna nie ma jakiegokolwiek znaczenia, więc nie, ja nie mam z tym jakiegokolwiek problemu, tak długo jak zachowany jest charakter postaci. Pewnie już się domyślacie, dlaczego takie pytanie padło na początku, a padło właśnie z tego powodu, że ostatnio pojawił się taki przeciek dotyczący tego, że Netflix szuka aktorki, która mogłaby się wcielić w rolę Ciri w Wiedźminie, i było tam takie określenie, że szukają aktorkę z mniejszości etnicznych, czyli to tam można zakładać Azjatkę albo Afroamerykankę. No i oczywiście, mimo tego, że jakby Netflix oficjalnie nie potwierdził, że ten dokument jest prawdziwy, nie było żadnego komentarza, też nie zdementował z drugiej strony, to pojawiła się burza, że jak to może być, że Ciri nie będzie grana przez białą dziewczynę, bo przecież Ciri we wszystkich inkarnacjach, które pojawiały się, czy to w książkach, chociaż no, tam to jest tak opisane dość enigmatycznie, ale przede wszystkim w grze. W grze Ciri była białą dziewczyną z popielatymi włosami i wiesz, no to się tak trochę utrwaliło. A tu nagle może ją zagrać Azjatka albo osoba o czarnym kolorze skóry, czyli no coś, co się widać nie mieści niektórym w głowach, bo tak jak mówię, no burza się przetoczyła taka dość poważna, w ogóle nie ma porównania z tym, co się działo po nominacji dla Cavilla. No tam było takie trzęsienie ziemi malutkie, trochę rozmów, trochę spekulacji, czy on jest, czy się nadaje, czy się nie nadaje, a tutaj już tak ludzie wytaczają dość konkretne działa, że to jest niedopuszczalne i tak naprawdę, że autor przez to, że ta Ciri biała może nie będzie, no to straci jakby cały ten flow tej postaci, wiesz, że tak jakby cechą postaci jest kolor skóry, a nie to, co ona sobą reprezentuje. Trochę taki wniosek można z tych niektórych wypowiedzi wyciągnąć. Znaczy wiesz, no to ja czytałem niektóre komentarze i czytałem też u nas na wpisie na Facebooku, we wpisie, który udostępniłeś, i wiesz,
rozumiem z jednej strony tych ludzi, bo rozumiem przywiązanie do postaci i wiesz, jak no, my jako po prostu społeczeństwo czasami nie lubimy zmian i wiesz, boimy się tego, boimy się zmian i lubimy być w tej swojej strefie komfortu, którą mam. No a tutaj zostaniemy z niej wyciągnięci. I jak już mówiłem wcześniej w materiale o Cavillu, ja nie znam tego uniwersum aż tak dobrze, nie siedzę w tym lore, nie czytałem książek, nie grałem w gry, widziałem jedynie polski serial, który i ten film, który pamiętam jak przez mgłę już trochę. To dużo widziałeś, dużo widziałeś. To dużo widziałem. Znaczy, co pamiętam z niego, no to Smoka i Żebrowskiego, który Żebrowski wcale nie był tak zły. I też jego tweet, nie wiem czy widziałeś, to był nie tweet, tylko post na Instagramie. Tak, widziałem. Post Żebrowskiego w stroju Supermana był fantastyczny, więc może jakieś małe cameo dostanie. W sumie fajnie by było, cieszyłbym się. Także wiesz, ja widziałem tylko to, więc ja nie jestem przywiązany do tej postaci, więc ktokolwiek by ją nie zagrał, wiesz, mogliby nawet zrobić Siri mężczyzną i mi by to w ogóle nie przeszkadzało. Więc no, ja nie mam z tym problemu, bo ja nie jestem tak przywiązany do tej postaci, a nawet gdybym był, to wydaje mi się, że tak długo jak charakter, jak esencja postaci jest zachowana, to chyba w sumie jest najważniejsze. Wiesz, ja na przykład się zastanawiałem, znaczy, tak naprawdę to my nie wiemy, jaki w ogóle pomysł na razie mają twórcy na Siri, tak? Jaką historię chcą przez nią opowiedzieć. I tak się zastanawiałem, czy to nie jest czasem tak, że na przykład to, że ona nie będzie biała w tym świecie, który, no umówmy się, no będzie zdominowany przez białych aktorów, tak? Czy to nie będzie takie też pokazanie tej alienacji, tego wykluczenia, no bo to trochę w książkach o Wiedźminie jest grane dość mocno przez Sapkowskiego, tak? Ta nietolerancja, ten strach przed inną rasą, bo tam trochę tak właśnie było, właściwie przez wszystkie opowieści i przez wszystkie książki przewija się to, że wobec innej rasy, wobec elfów, wobec krasnoludów jest jakaś nienawiść i ta druga rasa do tej drugiej też tą nienawiścią pała, jest strach, są jakieś zaszłości, jakieś, wiesz, nieporozumienia i czy to, że ona będzie inna, właśnie nie pozwoli lepiej przedstawić tej sytuacji i historii. No, ciężko nam powiedzieć, bo na to mówię, nie znamy zarysu tej historii Siri, nie? Tak naprawdę jeszcze. No tak, racja, ale wiesz, to co mówisz, że to pokazanie tej takiej może nie nietolerancji, a czy może też nietolerancji, ale takiego strachu przed czymś innym będzie jakimś wątkiem, w którym Siri będzie zamieszana. Więc ja bym chyba chciał coś takiego zobaczyć na ekranie, bo mogłoby być to, wiesz, no tak długo jak historia będzie dobra, tak długo jak historia będzie ciekawa i sama się obroni, tak głosy będą, wydaje mi się, w większej mierze pozytywne. Wiadomo, że nie wszystkim pewne będzie się to podobać, ale tak długo jak historia będzie, wiesz, dobrze opowiedziana i historia będzie dobra, to obroni się sama. I to, czy aktorka będzie, wiesz, miała kolor skóry biały, czarny, żółty, czy jakikolwiek inny, w tym momencie nie będzie miało i chyba nie powinno mieć jakiegokolwiek znaczenia. Wiesz, tym bardziej, że jakby konsultantem przy całym tym projekcie jest sam Sapkowski. On to wielokrotnie, tam jeszcze ta Laura Hirsch, showrunnerka Netflixa, przecież zdjęcia wrzucali wspólne i wiadomo, że miał być Bagiński już jakby nie będzie reżyserował żadnego z odcinków tej z pierwszej serii. No ale Sapkowski jest tym konsultantem i pracuje, pomaga też przy tworzeniu scenariusza, więc tak się domyślam, że gdyby on postawił jakieś takie twarde weto, że to jest niedopuszczalne i że to jakby zabije tą jego historię, zabije ten pomysł na Siri, no to też chyba by się Netflix aż tak nie odważył, mi się wydaje. A skoro Sapkowski, który też mówił, że ten świat właśnie stworzony przez niego jest pretekstem do pewnej opowieści, nie widzi w tym problemu, no to tak samo ja. Wiesz, z drugiej strony też szkoda, że Netflix na przykład nie weźmie po prostu najlepszej możliwej aktorki do tej roli i ogranicza się tylko, powiedzmy, do tych z mniejszości etnicznych. Nie wiem, czy to nie jest może błędem, żeby po prostu wybrać kogoś bez względu na nację, na kolor skóry, na cokolwiek, po prostu wybrać najlepszą możliwą aktorkę, kimkolwiek ona nie będzie. Nie wiem, czy właśnie, jak ty się do tego odniesiesz, czy jak ty się do tego odnosisz? Znaczy, to było jakby najlepsze rozwiązanie, nie? Żeby
nie spoglądać na to, czy ktoś jest Eskimosem, czy ktoś jest Azjatą, czy jest z Ameryki Południowej, ale właśnie postawić na to, jaki ma pomysł na Siri i jaką może opowiedzieć historię w obrębie tego, co Netflix chce w ogóle przedstawić. I to by była najlepsza opcja. A z drugiej strony tak sobie myślę i nie wiem, czy byś się zgodził, czy to, co, to, o czym ja myślę, to by była racja, że Netflix stawiając na taką, a nie inną aktorkę z tych mniejszości etnicznych, też jakby marketingowo poszerza sobie bazę odbiorców. Nie zdziwiłbym się, gdyby to na tym stało. No nie czarujmy się, Netflix nie robi tego serialu po to, żeby zadowolić, wiesz, fanów, czy samego Sapkowskiego, czy twórców, czy samych siebie. On robi po prostu ten serial, żeby zarobić. I im większa grupa widzów ten serial zobaczy, im większa większej grupie widzów ten serial się spodoba, no to wiesz, to oni potem przedłużą abonament, Netflix się zakupią nowy i zostaną później z tą platformą streamingową na dłużej, więc to trochę takie, no to jest trochę płytkie, wiesz. No jest, ale ja na przykład bym tam, wiesz, nie wciskał czegoś takiego, co często się przewija w komentarzach, bo od wczoraj trochę tego poczytałem. Takie slogany utarte, wiesz, lewacka propaganda, w cudzysłowie, polityczna poprawność. No kurczę, no to są wytwórnie, to są, wiesz, firmy, które chcą zarabiać kasę i ich to nie interesuje, czy zadowolą jakieś tam środowisko, czy mają podprogowo jakiś przekaz robić taki, o, to tu będziemy lewicowo jakoś robić na naszą modłę, nie? Ach, niech tam z prawej strony pękają tyłki. No, to jest takie... Oni to robią, żeby zarobić. Do im większej grupy odbiorców dotrą, tym lepiej dla nich. Tyle. No dokładnie. To jest czysty biznes, więc jeśli uznają, że dla... Wiesz, wiadomo, jakieś twórcze względy też będą miały znaczenie. Nie twierdzę, że nie. Ale jeśli będą mogli, wiesz, jeśli wybór takiej aktorki z takim a takim z kolorem skóry pozwoli im dotrzeć do większej grupy odbiorców, zainteresować tą produkcją większą grupę ludzi, no to pewnie zdecydują się na taki krok. No, ja się temu nie dziwię w ogóle na przykład, nie? Czy ja mam takie obawy i takie podejrzenie, czy jeśli Siri faktycznie będzie grana przez Afroamerykankę, albo Azjatkę, albo, no nie wiem, Latynoskę, nie wiem, jaki ten wybór ostatecznie padnie, to czy taka osoba potem nie będzie jednak poddana pewnemu ostracyzmowi. Wiadomo, jak to w mediach społecznościowych jest. Tacy ludzie są potem atakowani na mediach społecznościowych. To przykładów właściwie można mnożyć. Ostatni chyba w Gwiezdnych Wojnach był, tak? Ta aktorka, która grała Rose, pamiętasz? Musiała uciekać. Skasowała swoje konto na Instagramie, znaczy skasowała wszystkie zdjęcia na Instagramie, bo była duża ilość nieprzychylnych komentarzy na jej temat. Fakt, że jej postać była beznadziejnie napisana. I gdybym miał możliwość, to usunąłbym ją z filmu, ale nie dlatego, że nie lubię aktorki i nie doceniam jej pracy, tylko dlatego po prostu, że scenariuszowo to było źle rozegrane w moim przekonaniu. I tylko i wyłącznie dlatego. Ale wiesz, no takie... Wiesz, no powiem przykład taki, wiesz, ja mieszkam w Anglii, w Londynie, tu jest tyle ludzi z różnych nacji, o różnych kolorach skóry, wiarach i w tak różnych cechach, wiesz, ja widzę to na co dzień i mi to w ogóle nie przeszkadza, więc oglądanie tego w serialu tym bardziej nie będzie mi przeszkadzać. No i to chyba najlepszy komentarz, nie? Bo to w sumie takie rzeczy nie powinny grać roli, tylko powinniśmy się jakby cieszyć serialem, czy oceniać go poprzez to, jaka będzie opowiedziana historia, czy ona się obroni, czy aktorzy podołają i fajną historię opowiedzą. No właściwie tyle. Jakby kolor skóry nie powinien być żadnym wyznacznikiem, tam gdzieś na szarym absolutnie końcu, albo w ogóle tego, czy... Tak. I nawet to, co mówiłem, że nawet jeśli Netflix wybierze to tylko ze względu na to, żeby poszerzyć grono odbiorców, to też nie powinno w moim przekonaniu być wyznacznikiem. Wyznacznikiem w moim przekonaniu powinno być to, żeby wybrali najlepszą możliwą aktorkę do tej roli. Bez względu, czy ona ma być z mniejszości etnicznej, czy ma nie być z mniejszości etnicznej. No ja jestem tego zdania. Wniosek jest w sumie taki, że gdyby to ogłoszenie w sumie okazało się prawdziwe, czego na razie no, nie możemy potwierdzić, nie możemy tego wykluczyć, to by wynikało z tego, że Netflix nie powinien tam określać umieszczać tego określenia o mniejszościach etnicznych, tylko wiesz, wybrać aktorkę i na końcu po prostu mogliby ogłosić, to jest ta aktorka. Wtedy i tak ta burza by się rozpętała, jeśli to nie byłaby biała osoba, co może sondują trochę rynek też, nie? To nie wiadomo. No może rzeczywiście sądują, ale wiesz, no w ostatnich latach często się przejawiają te opinie, kiedy do ról
innych niż pierwowzór jest ktoś brany o innym kolorze skóry. Więc nie wiem, czym Netflix chce sądować rynek, bo po prostu tak czy tak ta gównoburza i tak by się rozpętała i można to wywnioskować na przykładzie poprzednich jakichś castingów. Więc sądowanie rynku w moim przekonaniu nie ma jakiegokolwiek sensu. Po prostu wybrać najlepszą możliwą aktorkę i tyle. Taki wniosek powinien po prostu płynąć, nie? Jakby taki powinien być przekaz, że stawiajmy na naprawdę osobę, która przedstawi fajną historię, dobrze się wcieli w postać Ciri, to będzie spójny świat, spójna rola z tym, co Sapkowski napisał i tyle. Miejmy otwarte umysły. O, dokładnie. A jeśli macie inne zdanie, albo takie same jak my, to też zapraszamy was do komentarzy. U nas na Facebooku toczy się dyskusja, powiedzmy, ale zapraszamy was też do komentowania tutaj na YouTubie. Tylko z kulturą, nie? Bo... Dokładnie. Bo pojawiają się też komentarze takie już, które raczej odpuszczamy. Których nie komentować i odpowiadać na nie mamy zamiaru, bo no ręce trochę opadają. Okej, w takim razie żegnamy się. Zaglądajcie na nasze kanały społecznościowe, zaglądajcie na naszą stronę, zaglądajcie na naszego YouTube'a. Napiszcie, co sądzicie, ale wiecie, w taki normalny sposób. Bez jakichś wyzwisk, bez czegokolwiek. I też dajcie znać, czy takie krótsze materiały komentujące jakieś takie gorące tematy, które się pojawiają, wam się podobają. Jeśli tak, no to będziemy myśleć o tym, żeby w przyszłości, też taki jakby uskuteczniać profil. Okej, dobrze. No to w sumie chyba by było na tyle. Także dzięki Grzegorz i do usłyszenia w takim razie wam oraz wszystkim. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.